Tracimy go. Nie trzyma ten. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Wybraliśmy się dzisiaj na marszek. Tak jak zawsze zimą, jak jest trochę śniegu, to z Oskarkiem, który tutaj mężnie idzie z przodu. Zawsze jest pomysł, żeby wybrać się gdzieś na marsz i przejść po śniegu. Korzystając z tego, że te zimy ostatnio są jakie są, to jak tylko wczoraj napadało śniegu, to uradziliśmy, że idziemy na marsz. Dołączyło się do nas jeszcze dwóch mężnych wojów. Tak, mamy Kacpra i mamy Huberta. Kacpra pewnie znacie, ale Hubert to ma być nasz nowy narybek do ASG Olsztyn. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo na razie głównie mówi o rowerach, nie o ASG, więc w przyszłości nie widzę. Amatorko 2. Nie będzie. No zobaczymy. Powiem szczerze, jak chcieliśmy iść z Psycho i Psycho, jak pewnie to oglądasz, bardzo cię przepraszam, ale pomysł pojawił się wczoraj bardzo późno wieczorem, jak już wyszedłeś. No i ty mówiłeś, że nie za bardzo masz inną opcję, więc już nawet cię nie wkurzaliśmy, pisząc, że idziemy na marsz. Lepiej, żebyś nie wiedział, żebyś spokojnie popracował tą sobotę, a my się przejdziemy za ciebie. Nie zmęczysz się, będziesz miał dobry, spokojny dzień, pieniążki zarobisz i w ogóle. Jaki jest plan na dzisiaj? Na dzisiaj planujemy zrobić koło między, nie wiem, 16 a 20 km. Idziemy brzegiem Jeziora Krzywego w tej chwili. W tej chwili mamy za sobą niecałe 4 km trasy i idziemy sobie spokojnie, nigdzie się nie śpieszymy tak naprawdę. Oczywiście na końcu, powiedzmy, trasy w jedną stronę planujemy sobie zrobić ognisko, kiełbaski. Nie wiem, jak tam Oskar się przygotował ze spaleniem ognia. Może tym razem też się uda krzesiwkiem. Jedyny problem to, że jest moim zdaniem trochę za ciepło. W zeszłym roku, jak żeśmy szli na ten marsz, to było minus 10-12 stopni, jakoś tak. I była naprawdę kosta, a dzisiaj jest tak koło zera. I jak teraz tutaj idziemy i nie wieje, to jest naprawdę cieplutko. Ja się za ciepło ubrałem, bo jest mi gorąco. No ale to mój błąd. Tempo mamy dobre. No tempo mamy bardzo dobre, bo prędkość mamy średnią, na razie jak patrzyłem, około 6 km na godzinę. To jak marsz w śniegu, to bardzo szybko. Zobaczymy, czy się nie zajdziemy i czy będziemy wracać też w tym tempie. To idziemy dalej, nagramy trochę przebitek, jak sobie maszerujemy. A na teraz to tyle. My się tak najechaliśmy wtedy, jest na tym klipie nawet widać pod koniec, w jakim stanie jesteśmy. Tak, jeszcze jedna rzecz, bo ludzie mnie pytają, czym w ogóle nagrywam te marsze, bo w sumie ani tam widzów, ani wyświetlenia, ani nic, ale to jest właśnie ten content, który nagrywam dla nas jako ekipy, żeby za kilka lat do tego móc spokojnie wrócić i mieć takie wspomnienia. Ach kurde, to był fajny marszyk, dobrze to pamiętam. I właśnie, żeby mieć taki punkt, do którego chcemy wracać na tym YouTubie. Bo tak nawet po to powstał cały ten kanał. Niekoniecznie po to, żeby zbierać suby, tylko po to, żeby właśnie mieć coś, do czego wracać. Mieć wspomnienia. Jak już za stare lata będziemy, powiedzmy za... No Oskar już niedługo będzie dzieciaty, więc już pewnie w ogóle nie będzie z domu wychodził. Tak, albo będziesz wychodził częściej. Dzieciaka w wózek i zapierdzielamy na marsz. O, to brzmi ciekawie. No ale tak czy inaczej, no jeżeli będzie taki czas, że już nie będziemy mogli sobie na to pozwolić, czy czas, czy zdrowie, czy cokolwiek, to żeby było po prostu do czego wrócić. Nie, dzięki. Nie brzmi jak mięso. No niestety. Ja mam suszone mięsko w lodu, w plecaczku. Tak? Taki kurde. I to dzisiaj nawet nie miałem czasu pokroić, tylko wpadłem do sklepu, zabrałem taki kawał. Tak nie wiem, z 80 deko. No, to chyba starczy. Ciekawe, jak już to będzie to strzelanie wyglądało w tym lesie, w tym śniegu. Na pana trzeba mieć wygląd i pieniądze, panowie. Jak na pierwszym strzelaniu, na jaskarach, ulat po strzelaniu. I chuj. Się nie wyjebał. A, to rozumiem, że już było jebnie czy nie jebnie? Uraz, nawet kamerę włączyłem. No właśnie, słyszałem. Jeszcze jak włączyłeś kamerę, to mówię, oho. Ale taki suspens, wszyscy tak czekają, ciszy, nie? Ta dzisiejsza młodzież. No, patologia, nie? Ja oczywiście. Dzieci poniżej 18 palą, co to ma być? Mamy swoje nawyki. O, ale dobre. Karkóweczka świetna.
co pochwal się. Ja jestem już w takim wieku, żeby proszę tu nie rozliczać. No możesz dać, więc ja mięsem nie pogardzę. Nie możesz dać, tylko... Ja uważam, to pojebane, nieważne w jakim wieku, czy w dorosłym, czy... To jest dzięki wielkie. Nawet... Ale no to widzisz, idealne określenie na mnie. Gówniarzeria, która ma chuj wie co w głowie. Coś z czego masz? To jest karkóweczka. Ja to mam złe wspomnienia z palaniem ostatnimi czasy. No dobra. Jak woda skręca, powiedzmy, na tamtej wysokości chyba mi silnik zdechł. Raz. Dla mnie najsmutniejsze jest to, że w tym roku nie możemy iść po lodzie. No. Też podobnie. Też nie, co ty? Na żadną wodę w tej chwili nie ma co wchodzić. Można się głupio zdziwić, bo tu będziesz miał 5 cm, zrobić 20 kroków, będziesz miał centymetr, nie? I to takiego przemoczonego lodu, który nie ma wytrzymałości za bardzo i obcina bardzo takiej łatwo. Kaszy, że wchodzisz i od razu ci no, noga. Pogiełkowany, przemoczony, to za ciepło jest. Tylko pamiętaj, że to jezioro zaraz zabija, nie? A to jest ładne miejsce. No tam może być w sumie cypę z wody. No właśnie myślałem, będzie że na to, że zejdziemy na dół i po prostu zrobimy kółeczko tą samą trasą, tylko dołem zbocza. Już zbierasz materiały na ognisko? Jest wszystko fajnie wymrożone. Wydaje mi się, że nie będziemy mieli problemu. O, no. Masz kawałeczek wody. Patrz, jakie masz ładne drewno. Aha. Dobra, jesteśmy po około 10-11 km trasy i znaliśmy takie piękne miejsce nad samą wodą na górce. I uznaliśmy, że tutaj zrobimy sobie małe takie obozowisko, przerwę. Pozbieramy trochę drewna, rozpalimy małe ogniseczko, zjemy cieplutką kiełbaskę z ognia i wtedy ruszymy dalej tak naprawdę. Jesteśmy gdzieś w połowie marszu, bo docelowo miało być około 20 km i pewnie tak mniej więcej się zamkniemy. Już widać, że Oskar już tam ostro działa. O, zapowiada się fajnie. Trochę już mamy takiego drobniejszego drewna. No, zbieramy coś troszkę grubszego i będziemy powoli rozpalać. Zobaczymy, może się uda za pierwszym razem. Ja przecież za wszystko mogę wyciąć, najwyżej tego nie umieszczę. No dawaj. Czy zebrałem we właściwy sposób i właściwą ilość. Idealny. Bardzo dobrze. O. Wiesz, ja jestem bardzo dobry, bardzo dobry w rozpalaniu jestem. Ognisko rozpalam raz na rok, może raz na dwa. O! Dobra. Czekaj, tu może. Tracimy go. No nie trzyma ten. Ta usta zrobiła właśnie. O się kurwo, ale się pali. Tylko że wiesz, się... tylko że to się za szybko. Tylko się pali, kory. Idź. Zaraz będzie kolejne ujęcie. Jak już będzie ogień. No już lewienko się zapala, nie? Dobra. Dobra, i teraz musimy... Teraz nie możemy tego stracić. Nie, no to już byłby wstyd, nie? Jak pamiętam nasze pierwsze, to... Nic nie, wiesz, nie jest wykluczone. Wtedy chyba kilka takich ognisk poszło. No, a nie szło nam wtedy, a byśmy nie przygotowani kompletnie. No i było mokro, nie? No, wszystko przez deszcz. Dobrze, bo to wiesz, nigdy nie wiadomo, nie? Powiem szczerze, że te kije to na kiełbasy to wybrali tak grube. Nie wiem, czy nasza kiełbasa wytrzyma taką kurwa punkcję. A Oskara gdzie chciało? Oskar szuka jakichś lepszych kijków do ognia, wiesz? A. Znaczy do kiełbasek, bo sorry, ale jak na to nabijesz kiełbaski, nie wiem jakie wy macie kiełbaski, ale nasze raczej trzasną, nie? A, to jak na, taki pal nabijesz. Mówiłem, żeby cieńsze, nie? No dobrze, grube właśnie, grube. Lubi grube, nie? Gdzieś się przejść, to było czumno. A, że w końcu nie wychodzisz klacie. Tak, o czym mówię. A, i musimy dorastać. Oczywiście
Dobra. O, tak wyglądają patyki, kurde, na kiełbaski. Mówiłem, że takie wystarczą, kurde, coś takiego samego ja wziąłem. Ja takie się połamią. No czego? Co ty będziesz miał pół kilową kiełbasę na tym wieszał? To wszystko jasne. A ty ulat jest, z której... Wybieraj się, broń. Temu zaufam. Wybieraj się, broń. Co? Ale to trzeba ładnie, wiesz. Jezu, ja się zdziwię, jak ty kieliszki wyjmiesz, nie? No, a co ja ci pokazywałem? Skąd ja mam wiesz? To ja mam wrzucę za to. Mi się zachciało być na redukcji. A jaką kiełbę macie? Tnij, nie słuchaj, tnij. Co, tak? O, tak. No. Przecież to ci wyjdzie na to samo, jak zaczniesz ciąć tak albo tak. Dobra, nieważne. A ty chciałeś od góry ciąć? No. Nie, no chciałem tak ciąć. Nie. Znaczy na początku tak, zrobiłem tak. No. Patrzę na ciebie, czy tak, ty mówisz, że nie, że tak. To są problemy, nie? Jak przekleić bułkę, człowieku? Gotowi się pokłócić, nie? My się o wszystko kłócimy. Co by było małżeństwo? A trzeba trochę ten dorzucić. Ważne, że coś robi. Nie tak co niektórzy wpierdalają i co? Kontrolujemy się, ogień nie gaśnie. Aha. Jak coś to wołamy. To nie tak zbieraj czego pomogą, nie? Tylko ulat. Ulat ogień dogasza. Chyba tam coś zrób. Proste rzeczy, a cieszą, nie? Mhm. Odskocznie. Nie, mega brakowało czegoś takiego. No a tu drewno fajne jest. No. Suchutkie. Wszystko wysoko. Wiesz, w dobrym miejscu, bo tak, jest wyżej, sporo od wody. A pamiętaj, że tam byliśmy praktycznie na poziomie wody, więc to też inna trochę wilgotność. Do tego tutaj na zawsze wiatr wieje, więc to ładnie też przesusza. No i tak przemrożono od kilku dni i wszystko braliśmy wysoko, tak? A to praktycznie wszystko na ziemi leżało, nie? Skończyliśmy szamać. Posililiśmy się, każdy tam opierniczył 2-3 kiełbaski. Ognisko zagasiliśmy. Nie będzie słychać. No właśnie widzę, że ktoś tu hałasuje, jak nie powiem kto. Tak, zbieramy się. Mamy godzinę 2:30, czyli 14:30 dla tych, co nie wiedzą. I musimy dotrzeć przed zmrokiem do domu, a zostało nam jakieś 10 km, więc czeka nas dość szybki, żwawy marsz. A niestety jesteśmy w offroadzie w tej chwili. Bo przynajmniej pierwszy kawałek będziemy mieli na przełaj, więc zobaczymy jak to wyjdzie, ale powoli wracamy. Żegna nas ten piękny widok. Nie powiedziałbym, że to zachód słońca, ale ładnie te słoneczko tam wygląda zza chmurek. Nie wiem, czy to będzie widać na tym nagraniu. No zobaczymy potem, co z tego da się skleić. Dobra, to pakujemy się i ruszamy. Wydaje mi się, że można tędy zaryzykować. Tylko my musimy iść tak naprawdę tam. Bo tu masz jezioro. Ono idzie takim rogalem. A, to my nie minęliśmy cypla. Ogon jeziora, który ominęliśmy. I ono idzie tutaj lekkim łukiem. Tam musimy dojść do Gutkowa mniej więcej, w tamtym kierunku. I tam już będziemy szli asfaltem. Nie ma ludzi maszerować. Żeby nas noc nie zastała. No. Tak, mniej więcej. Tam jest jezioro. Mniej więcej tak jak idziemy lekko w lewo, musimy odbijać gdzieś w tamtym kierunku. To co, walimy? To może właśnie nie wiem, czy albo tą ścieżką, albo tą, co jesteśmy. Walimy tędy i szukamy gdzieś od... Tam się kierujemy? Tak mniej więcej. On też tutaj zawija to jezioro dalej w lewo. Niecały kilometr. Dojdziemy do drogi, która będzie odbijała w lewo i to już będzie asfalt, to będzie pierwsza chyba droga w Gutkowie. Powoli dochodzimy do cywilizacji. Jak widać, to chyba przed nami jeszcze jest jakieś 6-7 km, ale już takimi powiedzmy ciut miejskimi szlakami, praktycznie asfaltem, więc tego już nie będziemy nagrywać, no bez sensu. Tak, to będzie hook out i tak dalej. Teraz pozbywamy się jednego, bo się tak zdarzyło, że podeszliśmy praktycznie pod jego dom. Więc zostawiamy go tam. Mam nadzieję, że go ojciec znajdzie. Wykopię go z zaspy. A my lecimy dalej. I tak naprawdę to wszystko, co dzisiaj nagrywamy, po prostu, no tak jak mówię, no, warunki do nagrywania będą takie sobie. Czyli żegnamy się. Wszyscy, cała ekipa. Wszyscy przeżyli. Przynajmniej do tego momentu. Powiedzmy. I tyle. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.